witajcie moi drodzy z tej strony, kiedy przed nami kolejny już 8 odcinek z Harry'ego Pottera. Zostało nam tam paru rzeczy do zrobienia. Ach, ta struktura wody. Spongifus. Spongifus. Okej, dobra. Harry, podejdź tu! O. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Brzmi nieźle. Kupuję. Niech ci służy. Spoczko. Nie mogę uwierzyć, że nasz trzeci rok prawie się skończył. Muszę jeszcze kupić dwa następne hasła do portretów Freda i George'a. Potem do widzenia. Depulso. Też mam taki plan. Dzisiaj odwiedzimy sobie właśnie sklep Freda i George'a. Depulso. Dobra. Depulso. Trochę poskąpiło na dobra. Spongifus. Dobra. Nie. Na początek. Na początek Fred i George. Po czym skoczymy do Hagrida, polatamy sobie na hipogryfie. I tak jest plan na dzisiejszy odcinek. O, kurwa. Myśleliśmy, że cię już nie zobaczymy, Irytku. Ta zbroja wygląda nieprzyjemnie. Co powiecie, bachory? Chcecie się zabawić? Nie, spadaj, pedofilu. Przestańcie! Ostrzegam! A ja się musiałem podrapać, sorry. Nie. Riktusem! No! Ho! Patrz! Riktusem! Ma nowe zaklęcie! Riktusem! Rzuca pochodniami! No shit, Sherlock! Przestańcie! Ostrzegam! Dobra. No. Riktusem! Spadaj, szmoder! Patrzcie! Ma nowe zaklęcie! Bye bye! I po kłopocie! Dobra robota, Harry! Dzięki! Było całkiem fajnie! Może trochę przesadziliśmy? Patrzcie, jak płaczę! Nie martw się! Zamknij się, Hermiono! Idź se postękuj! Halo, tak, no słuchajcie, jak mówiłam, nie będziemy odkrywać wszystkiego. Natomiast no chciałabym mieć tą listę jakąś tam w miarę skończoną. Nie bardzo ogarniam te chochliki, ale może to gdzieś tam się ogarnę. Kartę? Dawaj. Zbierasz karty? Mam bardzo rzadki egzemplarz. No dobra. Jasne, kupuję to. To świetny interes, Harry. Depulso. Dobra. I idziemy. Aloha. A ja tu w sumie do tych chciałem. No dobra, to przejdziemy sobie tym portretem i wejdziemy sobie w siódemkę, o ile dobrze pamiętam. Możemy sobie zapisać grę. I siódemka jest tutaj. Gwiazdeczka. Gwiazdeczka, w ogóle co to za hasło? Cześć, Ron. Jutro wracasz chyba do Nory, prawda? To mnie co masz dla mnie? Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Za ile? Za stówkę, no Rachel. Słuchajcie, tych nie słuchamy, no bo wiecie. Ciesz się tą kartą. Może jeszcze jedną? Mam do sprzedania karty kolekcjonerskie, jeśli was to interesuje. 170, dobra. Jasne, kupuję to. Mam trochę tego, zdrowie, więc... Harry, do zobaczenia. Jeszcze coś masz? Hej, Potter!
Chcesz może kupić kartę kolekcjonerską? Po nazwisku to dupą po pysku. Umowa stoi. Na zdrowie, Harry, do zobaczenia. Dużo mi tych jeszcze kart zostało w ogóle? No jeszcze troszkę jest. No nic, no wykupmy sobie od niego. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską? Nie, że ten portret, który stał z tyłu, otwiera i zamyka. Dobra, biorę to. Na zdrowie, Harry, do zobaczenia. W ogóle, ziom, masz jakieś ograniczenia? Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Brzmi nieźle, kupuję. Proszę bardzo, Harry. Myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i George'a, żeby dowiedzieć się, co jest za tym portretem. Major. Właśnie, gdzie był sklepik Freda i George'a? Mamy pokój wspólny. Co jest tutaj? Cześć Fred, cześć George. Kurczę, George, czy to naprawdę miało być tak tanie? A, dyniowy pasztecik za fasolki. Nie, dzięki. To jest ciut zagadkowe, ale jestem pewny, że jest warte dwa razy tyle. Jasne. Hasło. Za 10. Nieźle. Kupuję. Spoko. A tak, to hasło prowadzi do niezmiernie ciekawego, tajemnego miejsca. Ani mru mru. Dawaj. Umowa stoi. George, czy na pewno chcesz to sprzedać? Brzmi nieźle. Kupuję. Gdzieś była lista tych... Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć. George, czy na pewno chcesz to sprzedać? Świetnie. Chociaż może nam nie styknąć na wszystkie. Ojojoj. No. A tak, to hasło prowadzi do niezmiernie ciekawego, tajemnego miejsca. Ani mru mru. No dawaj, 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 dawaj. W porządku. Jeszcze na jedno starczy. Właśnie dostałem to hasło. Nie za bardzo wiem, co jest za tym portretem. W porządku. Dobra. Stało nam jeszcze dwa. No i niestety. Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. Za 25 to już w ogóle. Co to jest? O nie, to jest wyjątkowa, super, super specjalna karta kolekcjonerska. Damy ci ją za darmo, jeśli znajdziesz pozostałe. O, ładna karta. Za taką cenę to okazja. Mhm. Dobra, biorę to. Dawaj to. Bez zbędnego pitu-pitu. To niezwykle cenna karta ze sławnymi czarownicami i czarodziejami. Sprzedaję ją z prawdziwą niechęcią. Mhm. Brzmi nieźle. No, kupuję. Dobra. Zobaczmy, czy może... Cudo. Nieprawdaż, Harry? Za 51? Dobra, biorę to. No to... Nie, to sobie jeszcze spróbujemy dozbierać. Jeszcze mamy troszkę czasu, zanim tutaj sobie wrócimy. Ale... A, w trójkę. Ale... Spongibus. A mi zmieść do Hagrida, a ja się tutaj opierdzielam. Fortuna Major. Fortuna Major. Sobie. Do ciebie, młody człowiek, jeszcze wrócę. Gwiazdeczka. Gwiazdeczka, srateczka, lecimy do Hagrida. Coś nam się tu rozwaliło. Hej, Harry! Chodź tu! Co tam, mało murzynku? Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Za 80. Dobra, biorę to. Proszę bardzo, Harry. Nie,
taki motyw. Po co coś takiego robić w momencie, kiedy drzewa są wokół, to ja nie wiem. Depulso! Depulso! Ups, troszkę rozwaliliśmy pana, przepraszam. Harry, podejdź tu! Co tam ma? Same czarnuchy sprzedają te karty, chcecie kupić karty kolekcjonerskie? Kradną normalnie. Dobra, biorę to. Wielkie dzięki. Rozpadaj. Depulso! Rozwalam te dynie, bo ostatnio na mnie krzyczeliście, że je rozwalam. Depulso! Depulso! Sorry, ale był dziwny dźwięk. Depulso! 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 Co, trójką, czy coś? Depulso! Dobra, super. Dobra, i ciśniemy dalej. Zapiszę sobie... No Jezu, gra. Co jest w ogóle tutaj? Czy myśmy tędy szli? Ja nie wiem, czy tutaj się czasem nie walczyło z tymi chochlikami. Chochliki! Tak. Ała! Zostaw mnie w spokoju! Czy tak jak mieliśmy walkę z książką, mamy tak tutaj tu będziemy chochlików. Mieć z chochlikami. Możemy jakoś pomóc? Zaczarujcie studnie, żeby trochę skołować stado. Musicie działać razem, żeby się ich pozbyć. Jeśli nie pozbędziecie się chochlików za pierwszym razem, możecie próbować dowolnie. No, szybko. Karta kolekcjonerska za zniszczenie każdego roju chochlików. Jeżeli pokonacie całe stado, dostaniecie wszystkie karty z kompletu. Ale to nie jest wcale proste. Dobra, wypad. Depulso! Depulso! Dobrze, że te chociaż nie nawalają w nas niczym. A nie, jednak rzucają. Tak mi też się brakowało. Ronald, ja nie odpowiadam za to, że ty się nie odsuniesz, tak? Tak samo ty, Hermionas, padać. Dobra robota. Prefekt mówi, że zgarniemy 5 kart, jeśli przepędzimy na dobre. Dobra, zobaczmy, które karty nam się zbierają. To są te? Bran Krwiopijca, średniowiecze. Żył w zamku na szczycie gigantycznej fasoli. Okazuje się, że był smakoszem chleba wypiekanego ze sproszkowanych kości Anglików. Zgładzony przez chłopca imieniem Jack. Super urzekająca historia. To albo... Nie, to jest Quidditchowski. Roskelin Łotko. Które to będą za... Muszę zwrócić uwagę. Zapisywanie gry. Depulso! Póki co jest na chillaucie, więc nie ma co się przejmować. Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Hermiona, naprawdę nie jest to moją winą, że ty nie ruszasz dupy, więc mi tam nie stękaj, że cię wolnęło, no. Ten kolejny. Trochę z kości, Ronald. Nie jęczysz jak dziewczyna. Widzicie trochę, kto jest, ale spoko. Jakby tak nie mógł to doładować razem porządnie i tonąć w milanie. Daliśmy im łupia. Dobra, co to jest za karta? To są chyba bestia. Nie, jednak tu. Cyklop, starożytna Grecja. Jednooki olbrzym żyjący w jaskini położonej u stóp Etny. Za pomocą kilku owiec został zgładzony przez greckiego bohatera Odysa. Dobra. Ciśniemy dalej nasze wróżki. Jeszcze nam zostały 3 fazy. Ja wiem, że to może nie jest jakieś porywające, tak? Rictus Sempra!
Sempra! Ricto Sempra! Ouch! Chyba każdy chce, żeby czuł się miał kartę, żeby mogło sobie skończyć gra. Ricto Sempra! Ricto Sempra! Chociaż no myślę, że z tym zebraniem wszystkich haseł do obrazów będzie ciężko. Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ouch! Tam mamy hasło za 25 tych, ale... Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Chyba, że najwyżej takie rzeczy załatwię na jakimś live'ie czy coś. Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! W ogóle nie pamiętam, co tam jeszcze było do zrobienia, oprócz haseł, chochlików. Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ty mały ciunku. Ricto Sempra! Ricto Sempra! Wspaniały popis magii! Nie no, po pierwsze skromność, Hermiona, po pierwsze skromność. Po prostu, że tak zbieram te żaby, ale nie wiem, jakoś tak nie lubię ich zostawiać. Goliat, postać biblijna. Olbrzym najemnik. Walczył po stronie Filistynów przeciw Izraelitom. Został pokonany przez młodego chłopca strzałem z procy. No tak, przerąbane. O, widzicie, jeszcze dwa chochliki, jeszcze cztery hipogryfy. Dwa obrazy. I karty, no. Jeszcze nie wszystkie, no ale już... Jak mówiłam, no nie mam w planach zbierać wszystkich. Chyba, że bardzo będziecie chcieli, no to tam jakiś live'ik może. Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Dobra. Ricto Sempra! 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 No ileż tego tu jest? Ricto Sempra! Ricto Sempra! Odsuńcie się trochę, będzie mi dłużej rzucać. Nie, ale on tam siedzą i się ruchają w tej studni, nie? Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Tak na chłopski rozum. Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Nieźle, Ron! Byłaś świetna, Hermiono! Myślałam, że nieźle, Ron, byłaś świetna i to będzie koniec zdania. Przepraszam, moje spaczenie. Ale dobra, ostatnia rzecz przed nami, co my tutaj mamy? Morholt, starożytny Celt. Brat olbrzym króla Irlandii. Zabity przez celtyckiego bohatera Tristana, który również zginął ugodzony zatrutą kingą Morholta. Jaka piękna, wzruszająca historia! Zginęli razem! Jeden zabił drugiego, a drugi zabił pierwszego. Defensor! Ale coś mi się wydaje, że dzisiaj się tylko raz przelecimy na hipogryfie. Natomiast resztę trasy zostawimy na kolejny odcinek. Ale zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! No, stawać. Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Hermiona, przesuwaj się cały czas, a nie! Ricto Sempra! Tu wzdychasz! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Nie, to... Talib na A. Ricto Sempra! 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 No Jezu. Ricto Sempra! To już chyba ostatnia ta faza. Ricto Sempra! Mam przynajmniej taką nadzieję. Ricto Sempra! Ile jest ich od zajebania jeszcze trochę. Znaczy bardzo dużo ich tu jest. Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Nie! Nie, nie, nie weźmy nic ze spuszyli na nagraniu, nie. Ricto Sempra! Udało się! Właśnie tak! Wynoście się i nie wracajcie! Ron po prostu mężczyzna roku. No, zajeb fajna. Żeby nie powiedzieć, że było bista. Talibie!
On mnie uwielbia lizać po szyi i po prostu... O. Hengist z górnego Barnton, XV wiek. Olbrzym zabity przez sławnego pogromcę olbrzymów i Forda Olerton. Tak, skoro o olbrzymach właśnie mowa, to idziemy sobie polatać hipogryfem. Ucha Hedida, który jest półolbrzymem, więc się liczy się. Talibie, nagrywam tu. Nie ułatwiasz mi życia. Nie ułatwiasz mi życia. Dobra, lecimy z dwójeczką. Harry, znów wzięła cię chętka na przejażdżkę na hipogryfie? Nie. Jeśli nie sprawiłoby to kłopotu. Żaden problem. No, tu cię muszę rzucić, Talibie, bo to jest dość taka... Boże, jak tu się latało? Dobry hipogryf. Tak jest. Nie chcę przychwalić, ale na razie idzie nie najgorzej. Chodziaki, no... Za chwilę uderzając łbem w drzewo. Zuch z ciebie, hardodziobie. Chyba ze mnie. Że tym umiem latać. Tak jest. Zaraz zobaczmy, ile przyszykowali w ogóle więcej. Dobry hipogryf. No, trochę sobie mogą opuścić. A szlag... Tak chciałam zebrać wszystkie, to już mi jedną opuścił. No to za mały debil. No i było z 36, dobry więc... Dobry hipogryf. Na chillaucie. Jak my tam w ogóle stoimy z tym? 22. No to nie, no to dobra, to... Brawo, Harry! I zdobyłeś kartę kolekcjonerską! Bardzo mnie to cieszy. Lecimy od razu dalej. Powodzenia, Harry. Co się tutaj będziemy pitolić? Zrobimy po prostu dłuższy odcinek. Nie wiem, czy zauważyliście, ale... Po pierwsze trzeba ich zebrać jak najwięcej. Znaczy, więcej w sensie, o. I te kółka są jeszcze mniejsze. Tam już poleciałam za wysoko, więc tego nie zbiorę. No szlak! No chyba sobie ktoś jaja robi. No! No coś tak czuję, że tego nie ukończymy. Tak! No jakbyś nie mógł tam tego dołem łapy zebrać, ty głupi mały... Zuch z ciebie, hardodziobie! Harry Potterze. O tak! Żeby nie było akurat, w tą belkę uderzyłam specjalnie. Jestem ciekawa, czy było ich na tyle, że jeszcze nam się uda to zrobić. Udało się! Dobry hipogryf. No szlak. Właśnie pamiętałam, że czym dalej w las, tym gorzej. I to tak w sumie dość dosłownie. Udało się! Latamy coraz dalej. Jeszcze cztery. Zobaczymy, czy tyle jest po drodze. No fuck you! I tak nam braknie. Tak jest! Dwóch nam brakło. No jakie gunwo! Trudno, Harry. Próbuj dalej. Dobra, ale to próbuj dalej będzie już w kolejnym odcinku. A na razie sobie jeszcze... odsłuchamy tej karty, którą dostaliśmy. Gwenoch Jones, urodzona 1968,
kapitan i pałkarz jedynej żeńskiej reprezentacji narodowej Quidditcha, Harpies Holyhead. Też było z Harpy? Dobra, to tu sobie kończymy i w kolejnym odcinku będziemy cisnąć dalej z naszym dziobkiem i próbować przejść. Także jak na razie komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę lewidziane, pozdrawiam was kino, trzymajcie się i cześć!